Nazywam się Monika Krajewska. Zajmuję się wieloma rzeczami związanymi z kulturą żydowską. Sama siebie kształcę, korzystając z najróżniejszych możliwości, które dawniej istniały tylko za granicą. Wiele, wiele lat temu jeździliśmy z mężem po Polsce, fotografując cmentarze żydowskie i odszukując właściwie różne żydowskie zabytki. I z tego powstały wystawy fotograficzne, potem albumy, kontakt ze środowiskami artystycznymi żydowskimi na świecie. Stąd między innymi poznałam wycinankarki. Zaczęłam od zachwytu tą ludową wycinanką żydowską, ale poszłam w swoją stronę i to jest łączenie inspiracji tradycyjną wycinanką żydowską z własnymi poszukiwaniami artystycznymi. Rzeczy, które wymyślam, muszę mieć przekonanie, że są coś warte, że mają sens, dlatego że praca nad jedną taką moją wycinanką, kolażem, to często jest miesiąc, półtora miesiąca. Więc poczucie, że w każdej chwili mogę coś albo ratować, albo zepsuć przez taką czy inną decyzję formy, koloru, to jest taka spora dawka adrenaliny. Często mam poczucie, że umieszczam w wycinance jakąś taką bardzo drobną, hermetyczną rzecz, która jest tylko dla mnie zrozumiała. Chociażby to, jak mi się psalmy z przyrodą, z Tatrami, z żywiołami kojarzą. I potem sobie myślę, no dobrze, to jest tylko takie dla mnie, bo któż to odczyta? I czasem z wielką radością i zdumieniem okazuje się, że ktoś właśnie taki szczegół zauważył, bo podobnie to odczuwa. W judaizmie w ogóle to jest taka religia nastawiona na praktykę. Nie jest ważne pytanie, w które zasad Tory wierzę tak bezdyskusyjnie. To nie jest podstawa. Nie mówię, że to jest nieważne, ale to nie jest podstawa. I Tory się traktuje jako tekst do dyskusji, przy czym często są to dyskusje i refleksje na temat tego, jak my żyjemy, czyli o coś bardzo współczesnego może w to wchodzić. I każdy ma prawo to rekomendować, więc ja w takich spotkaniach też uczestniczę. No i w tym sensie można powiedzieć, chociażby mi to jakoś bardzo tak górnolotnie, że Tora jest żywa. Porównując oczywiście z czasami przedwojennymi, czy z zagranicą, z Nowym Jorkiem, z Izraelem, to wszystko jest naprawdę mikro. Życie religijne nadal, powiedzmy, dotyczy bardzo niewielu osób, nawet w Warszawie. Z punktu widzenia osób, które są poza Warszawą, a nie możemy o nich zapomnieć, to często jest to jedna rodzina na duże miasto, a w ogromnej większości tych miasteczek, gdzie kiedyś Żydzi stanowili około połowy, nie ma już od lat żadnego Żyda. Kiedy myśmy z mężem wciągali się, bo myśmy już jako młodzi, dorośli ludzie zaczęli powoli praktykować judaizm, najpierw właściwie poprzez dyskusje, spotkania, potem przez obchodzenie świąt i to właściwie jest taka nauka przez cały czas. Jeśli chodzi o sytuację zewnętrzną, znaczy wobec Żydów, to też się zmienia. Miałam nadzieję, że będzie lepiej pod tym względem. Tak gdzieś ze 20 lat temu miałam nadzieję na większą tolerancję czy normalność pod tym względem. Może się ta nadzieja kiedyś spełni.